Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team, sezon drugi ligi 6. Wczoraj Niemcy się spisali, no w sumie jak zwykle, czyli odwalili kawałek roboty. Dobra, nagrywa się, bo chciałem sprawdzić, czy coś się nie spieprzyło. Okej, jest taka sytuacja. 3 punkty, 9 meczy. No i jest doskonale wręcz. Dobra, to może zaczniemy już sezony online od razu, bez zbędnego gadania. Tylko jeszcze potem się sprawdzi, czy oni mają tą kondycję zawartą. No właśnie, brak im kondycji. Zacząłem im dać. Mamy tyle tej kondycji, że ja mogę im dawać kurę codziennie. Trochę wydałem jeszcze końców na budowę hybrydowego składu. Jeszcze wam nie pokażę, co to będzie, ale jak mi się kiedyś uda porządny skład zbudować, to wtedy wam pokażę. Ale póki co to jest sekret, top sekret. Dobra, no i zaczynamy, no. Co ja mogę tu dużo mówić? Różne im dawałem te wzmocnienia, więc wiecie, bo to tam też należą tej mojej hybrydy. Chciałem po prostu sprawdzić, czy to w ogóle będzie działało. Jak na razie mam 73 zgrania i jak na razie uważam, że jest dobrze, bo wcześniej miałem zgrania mniej niż 50 i to była tragedia w sumie. Kurde, coś nie chce mi przeciwnika wyszukać. Marnie. A mnie się to nie podoba. O, znalazło w końcu. Bierzemy. A założyłem w końcu koszuleczki znowu z Bayernu. Bo uważam, że jednak te są najlepsze. I co on tu ma? Barcelona. Aha. Ale i Barcelona, w którym jest ten koleś z Atletico Madrid i jeden z BPL-u. No to fajne, fajna Barcelona. Myślałem, że tam będzie Messi i Neymar. Lol, co oni robią? Dobra, Niemcy, macie się po prostu nie popisywać, tylko pokazać, że macie 100% skilla. Spalony był, ale panie sędzia śpi. Aha. Ja nawet już nie rajdżuję, bo wiem, że Neymar zawsze strzeli. Dlatego w przypadku Neymara ja tutaj nie piszczę. Ale coś mi za szybko strzelił tego gola. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Pierwszy gol w trzeciej minucie. I coś czuję, że ja mogę ten mecz spieprzyć. Ale Lam jak biegnie. Wysuwa. Jezu, Miller też chciał strzelić z voleja, ale niestety no Miller to nie jest Neymar. O kurde, i trochę spieprzyłem sprawę, bo on może znowu nam narąbać gola. Tej, tej, nie! Ej, co ten trap robi? On nic teraz nie broni. Ej, co się z nim dzieje? Aha. Dobra. Nie, fajnie. Zbieram po prostu manto. No ja pierdolę. No nie wierzę. No nie. Przedryblowałem go kilka razy i już gotowy do strzału. Miller musi spierdolić. I moje. Nie. No ten mecz będzie chyba najbardziej zjebanym meczem ze wszystkich. A trap coś chyba nie chce bronić. Nie wiem co z nim. Nie wiem co z nim. Ja już po prostu nie wiem co mam robić. Nie strzelisz mi trzeciego gola, nie. O, teraz łapie trap. Dwie puszczone, jedna obroniona. Co się to dzieje? O, dobra, Miller naskoczył. I teraz zjebiesz. No co tak słabo? Miller! Kuźwa! Zaraz cię wypierdolę, Miller, poważnie. Trzeba nadrobić taką stratę. Dobra.
Podaj, podaj mu! Ja... Nie, no Herman, ty jesteś naprawdę udany. Co ty robisz? Co ty najlepszego robisz? Dobra, Royce podał i teraz Miller. Oj, dobra, dupa. Ale może jeszcze ponowna szansa. I znowu blokuje. Schmelzer, zajebiste podanie. No po prostu Quicksell będzie. No kurwa, nie, no nie wierzę, że on mnie tak rozjebie. Teraz broni. Jebany. Na razie dwie puściłeś i dwie obroniłeś, więc siedź cicho. Jak zaczniesz tak bronić, jak grałeś wczoraj towarzyski, no teraz broni. Teraz się obudził. Tylko czemu po samym fakcie, kiedy przegrywamy? Łap to trap. Dobrze. Teraz zaczął bronić. Nie, to mnie naprawdę zaskakuje. I patrz, dobiegnie. Jebany Kloze. A, i stracił piłkę. Trochę mnie to niestety rozczarowało. Ale Miller! Kurwa, drugi Kloze. Filipe Coutinho. Chcecie mnie wkurzyć dzisiaj? A wiecie, że jesteście do tego zdolni. Dobra, podanie z góry. No i fuck this shit. I nic. I nic. Alexis Sanchez. No i chuj Sanchez. Blokować Neymara. Było widać w tej interwencji sporo nerwów. Ja nie wiem czy ja... Boże, Khedira, ty idiotor. Nie, zaraz pójdziesz na zmianę. Nie, on po tej połowie idzie na zmianę. Co on odjebał w ogóle? Dobra, wjebie mu gola. Lub nie. Miller! Kurwa mać. Weź ty się obudź. I nie wiem, jakieś akcje rób. Dobra, Kloze. No nie, no to już był faul na czerwoną kartkę. Albo na żółtą przynajmniej. No nie, to już było chamskie. No jebany. No chciał mi chyba Niemca zabić. No i za karę dostajesz gola od Royce'a. Royce i gole. Pierwsze słyszę. Ale jebany, z wolnego mi się udało. Za karę odglądasz powtórkę. Jebany śmieciu. Będzie mi tutaj faulował. Rage quit? Really? Dobra, już myślałem, że... Co to za lagi? I dobrze, z główeczki dostał. Ja to jeszcze doremisuję. Nie ma tak, że to przegram. Ja walczę do końca. Jebany... Z jebanym zremisuję, no. Dobra, Herman. Od ketchupów. No kurde... Przepchnął się. Patrz, czemu ty tego... Czemu do tego nie dobiegłeś? Byłby remis. Dobra, Khedira. Cross. No ale co tak słabo, cross i jeszcze krzywo. Jak nie jesteś pewny strzelania, to nie strzelaj w ogóle, tylko podaj napastnikowi. A, Miller też odjebał coś. No i uważać teraz, bo oni będą chcieli pewnie zwiększyć przewagę. Bierz tą piłkę, Herman. Dobrze, oszukałeś przeciwnika. Teraz możesz... Ja pierdolę. Nie, nie. Dobra, cross. Wjebiesz to. No prawie, no chciał. Tym razem chciałeś strzelić dobrze, ale bramkarz broni, no niestety. O kurde. Aha. Widać, że on nie umie grać Neymarem. Wczoraj mojemu znajomemu się trafił Neymar, pozdrawiam go. Byłem trochę zły, ale potem mi przeszło, szczerze mówiąc. Okej, okay, dobrze, cross. Cross do środku. No ja pierdzielę. Ale piłka nasza. No, ludzie, doremisujemy jeszcze to. Jebut. No, prawie się szykowała taka akcja. Uwaga na Neymara. On będzie chciał teraz jakąś akcję skombinować. No dogoń tego luju. Dobrze, obrona niemiecka. Tylko czemu dopiero teraz się obudziliście? Czemu nie chcieliście wcześniej? Dobra, teraz Kloze. Jebej. Jak zajebał. No i doremisowałem. Chciałem. Niemcy walczą lepiej. Hiszpania by tego nie doremisowała, a jeszcze by może przegrała 8-0. No paczek Kloze zajebał. No nie ma co. Ja jeszcze wygram to.
Przecież ja już tak opanowałem Bundesligę na ligówkach, że spokojnie mogę nimi wygrywać. Ja jeszcze to wygram, tylko w drugiej połowie najpewniej dopiero, bo już mało czasu na zwiększenie przewagi. Dobrze, tu podanie i Klose. Ja go zniszczę jeszcze, spokojnie. Będzie czas, to go po prostu zniszczę. Dobra, Hummels wyjeb, pięknie. Ale dlaczego ty to tak krzywo podałeś? Hummels, no, zachował się prawidłowo i nie podał do bramkarza. Ale on tu jeszcze chce na mnie jakąś niespodziankę przeszykować. Herman! Kurwa, dziś jesteś na obronie czy Lama? Bo coś mi się wydaje, że chyba Filip Lam. Nie, nie szczelisz. Won stąd Neymarem. Dobrze! Przyjął na klatę i teraz Klose jeszcze. No i kurde, sędzia mi przerywa akcję, no. Ale remis. Doremisowałem, przegrywałem. Strzelił mi Xavim i Neymarem. A ja Klozem i Royce'em. Ale Royce strzelił, patrzcie, to jest najśmieszniejsze. Dobra, przewijam to, nie będę oglądał twoich dziadowskich goli. Miller, kurde, on mnie zaczyna coś irytować powoli. Jeżeli on się nic nie zmieni, to będzie kiepsko. A i mamy kolejnych dwóch nowych piłkarzy w Bayernie. Jose Reina i Xavi Alonso. Xavi Alonso. Ja nie, czasami już nie wiem, jak na te hiszpańskie imiona mówić. Ja tego się momentami poprawiam, żeby nie było, że jest błąd. Dobra. Podanie, Schmelzer cross, cross Miller. Miller spierdala już to. Ej, Miller prawie zabił. Dobra, no ale Dani Alves, kurde. Grajcie coś. On nie wygra tą Barceloną, za Chiny. Dobra, Hummels ładnie tutaj obkrążył. Miller! No i chuj nie zajebie. No nie wiem, no. Już zwykły Klose się tu bardziej stara od niego. Będzie gorzej, to ja wprowadzę Gomeza. Dzięki. Za piłeczkę. Wyjeb to. Jak Klose to przyjął? Co to było? Klose! Coś ty zrobił? Ja przecież myślałem, że tą piłkę wydupcysz przynajmniej trochę wyżej. No to, śniadania się nie jadło. Czekaj, temu Aleksisowi trzeba tą piłkę zabrać. Oluj. Dobre! I patrzcie, trap umie bronić już, teraz przynajmniej. No zobaczycie, on przynajmniej z 10 takich strzałów obroni na jeden mecz. Jak ja nim grałem, to on w ciągu jednej połowy obronił aż 9 strzałów. To jest w ogóle... on jest lepszy od Neuera, a droższy. Dobra, wyjebał piłkę, podziękujemy mu. Wyprowadzimy akcję, która może da nam przewagę jedną punktową. Dobra, tu podanie. No i Klose spierdolił. Wstawaj szybko. Jezu, cross! Really? No przecież to takie było proste. Nie wierzę w tego debila. Nie, on mi tak mógł spieprzyć akcję. Nie, nie wierzę. No i Klose. Dzisiaj tu Klose rządzi, widać. Ja bym miał rekord breakera, to by mi 9-9 główek strzelał. No, ładnie Klose, pięknie. No, i prowadzimy już. No zobaczymy, czy on to nadrobi. Jestem ciekaw. Przegrywa. A on ma wypasiony skład. Jeszcze Neymara na czele, którego sam bym chciał kiedyś mieć, ale jakoś mi za bardzo też już przestało zależeć. I chyba Rożny. Nie ma Rożnego, to dobrze. Trap wyjeb to. Dobra, oluj. Nie ma. Trochę za mocno. Kurde, ja muszę się w końcu nauczyć robić te podania z góry, bo inaczej będzie naprawdę kiepsko.
Oj, dzięki. Kloze! No ale za słabo teraz. Jak Kloze strzeli hat-tricka, Miller nic, to ja go na zmianę wezmę. Tego Millera. No ale dobra. Na nogę mu nadepnąłeś i co? Royce, myślisz, że już odbierzesz mu piłkę od razu? Bo tak łatwo nie ma. Myślałem, że mu odbiorę za pierwszym razem tę piłkę. Ale widać, że teraz chcę coś kombinować. To mi się nie podoba, bo on chce to doremisować. Dobra, Lama troszeczkę spierdoliła. A jego piłkarz kuleje. No dobra, to przynajmniej mamy przewagę w tym. O, podanie do Klozego. No i chuj, Kloze. Ty patrz, no przecież myślałem, że to trafi do mnie ta piłka. Dobra, uwaga na Neymara. Tej! Dobrze, Trap. No i patrzcie, Trap broni, umie bronić. A jak wstawię Neuera, to jest ciężko. Dobra. Pięknie. Wyjebał tą piłkę. Ale niestety nie dostała się do naszych głów i rąk. I uwaga, Boksawi tu kombinuje akcję. Pięknie. Dwóch obrońców. Royce tu się napecił. No ładnie, ładnie obrona, jak i pomoc. Khedira. Teraz Kloze, ponownie Kloze. On tu dzisiaj w ogóle jest widoczny. Na każdym kawałku tej murawy on jest tu widoczny. Tej, nie strzelisz nam gola. Czy to wykorzysta? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ja myślałem, że już będzie karny. Poważnie. Już miałem takie wrażenie. Czy to wykorzysta? No i chuj to remisował! Nie, no. Trap! W następnym meczu Neuer idzie za ciebie. Co ty robisz? Nie, no i teraz muszę tą przewagę odzyskać. 9 minut. 9 minut i ja to muszę odzyskać. No nie. No nie, no nie, Denner, nie słabcie mnie. Nie, nie, on nie strzeli Neymarem, nie. Niech. Kurwa, co faulujesz jeszcze? Ja pierdolę. Nie, ja nie wierzę, żeby takim składem jeszcze doremisował. Na fuksie. No nie wierzę. No ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że przegrywam. Ja pierdolę. Nie. Dobra, Miller. Miller, działaj tu. Jest. Nie. Nie. No nie wierzę. No ja po prostu w to nie mogę dalej uwierzyć. No i teraz już nie doremisuję. Nie ma bata. I jeszcze mi może jednego najebać. Nie ma. Ja chcę to zremisować. Ja chcę to zremisować. Przecież ja to wygrywałem. No co za śmieć. Dobra, Royce. Kur! Nie! Nie chcę przegrać. No szybciej, no, wysilcie się, coś. Nic. Kurde, Schmelzer podaj. Miller. I stracił piłkę. Ależ znowu Schmelzer. Dobra. No nie, karny! Dlaczego karnego nie ma? No nie, no jeszcze 5 minut dolicza, żeby mi chyba jeszcze z kilka goli narąbać. No nie, nie wierzę, nie. Weź to w... Lama! Ja pierdolę i przegrywamy. I przegramy jednym golem. No taka prawda, przegramy to jednym golem. Dlaczego? Bo kurwa miał farta i se strzelił dwa gole tym... Dani Alvesem. Weźcie coś jeszcze, zróbcie na koniec. O! No i kur! Nie. Na farcie mu się udało. Na fuksie mu się udało wygrać ten mecz. Nie, no nie. Kurwa mać. No i nie mamy wygranej, no. Przegraliśmy, no. Co ja zrobię? A nie, po pierwsze to ja tu muszę jakieś zmiany porobić. Kurwa. Dobra, pysk Szpakowski. Czy tam Szaranowicz? Nie kondycja, ma być leczenie. Jezu, 400 kart. To jest chore.
dobra, zajebiście, Szmelcer kontuzjowany. No Trap, co się z tobą dzieje? Do cholery. Wchodzi za ciebie Neuer, przykro mi, idziesz na ławkę. Może się nie bronił w tym meczu, a myślałem, że lepiej bronisz, ale wychodzi na to, że takie szmaty też puszczasz. Miller coś też naprawdę nie stara się w ogóle. Nie wiem, co się z nim dzieje. No, Shaqiri wejdzie na ten mecz za ciebie. A dlaczego to już psuje zgranie? Dobra, chuj z tym. No, Gündogan wejdzie za ciebie. Chuj, no. Ja muszę kombinować. Tutaj sam wejdzie, no. Ja kombinuję na różne sposoby. Byleby to jakoś, kurde, wygrać. No, cokolwiek, ale nic. No teraz mi się nie udało tego wygrać. No, muszę być szczery, ale teraz mi się nie udało. I trochę mnie to boli. Ej, a możesz... Może Świński wejdzie. O, zobaczymy. No nie wiem, kombinuję. Jak się da. Meczek przegrany, no niestety nic na to nie poradzę. Otworzę sobie jeszcze jedną paczkę. Chociaż wątpię, że mi coś w ogóle wypadło w tej paczce za te 7,5K. Ja w ogóle nie mam szczęścia do paczek. To jest takie szczęście, jak ja po prostu nie mam słów po prostu. Chciałem coś powiedzieć, ale no po prostu to jest wkurzające, kiedy słuchasz, jak twój znajomy ci trafia Neymara, Jovetića, kogo tam jeszcze, no ale nie, to jest nieprzyjemne uczucie. Ale no, co zrobisz? No i dobra. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Niestety przegrany. Nie wiem, co to się stało, że tak po prostu dzisiaj nie zagrali. No ale no Klose strzelił dwa razy, raz strzelił Royce. No ale to chyba widocznie musiało być jeszcze za mało, żeby to się w ogóle mogło jakoś wydarzyć. No nic na to nie poradzę. Meczek przegrany. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Yo.